W Gdańsku odbyło się długo oczekiwane spotkanie promocyjne książki Sandry Elizabeth Rolofs pod tytułem Historia idealistki. Pierwsza dama Gruzji przedstawiła w niej historię swojego życia. Oprócz osobistych wspomnień, m.in. o tym, jak poznała Michaela Saakaszwilego i jak się przystosowywała do życia w zupełnie nowym kraju, porusza też bardzo trudne tematy. Jednym z nich jest konflikt gruzińsko-rosyjski, który wybuchł w sierpniu 2008 roku. Zadedykowałam rozdział książki Wojnie z 2008 roku. Była to rosyjska inwazja na miasta takie jak Gori we wschodniej Gruzji. Mieszkańcy bardzo ucierpieli, ponieważ bombardowano cele cywilne i Gori w tym czasie znalazło się w bardzo trudnej sytuacji. Pierwsza dama Gruzji z ogromną sympatią wspominała świętej pamięci parę prezydencką Marię i Lecha Kaczyńskich. Podkreślała też, jak ważne dla obywateli Gruzji było osobiste zaangażowanie Lecha Kaczyńskiego podczas konfliktu zbrojnego z Rosją. Jego zaangażowanie było wyczuwalne od pierwszego dnia prezydentury. Przyjaźń między moim mężem i Lechem Kaczyńskim pomiędzy rządami Gruzji i Polski była bardzo głęboka i mocna. Nigdy nie zapomnimy solidarności, jaką osobiście wyraził w 2008 roku. Obecna na konferencji Marta Kaczyńska wspominała z kolei wyjątkową więź, jaka łączyła jej mamę i pierwszą damę Gruzji. Moi rodzice bardzo lubili się z parą prezydencką Gruzji, zarówno z panem prezydentem, jak i z panią prezydentową. Moja mama, podobnie jak pani prezydentowa Gruzji, bardzo lubiła muzykę poważną, interesowała się sztuką. Była bardzo wrażliwa również na los ludzi potrzebujących. I myślę, że to sprawiało, że tak dobrze się rozumiały. Przypomnijmy, od początku sierpnia 2008 roku następowała coraz większa eskalacja konfliktu między Gruzją a separatystycznym rządem Osetii Południowej. W nocy z 7 na 8 sierpnia gruzińskie rakiety spadły na osetyjskie miasto Shinvali. Była to odpowiedź na osetyjskie ostrzały Gruzji. W kilka godzin później na teren Gruzji wjechały rosyjskie czołgi. W sierpniu 2008 roku Lech Kaczyński zorganizował wyjazd przywódców państw Europy Środkowej, Wschodniej i ten wyjazd powstrzymał agresję rosyjską. Czołgi już szły nad Tbilisi. Kancelaria prezydenta Kaczyńskiego podejmowała różne działania, żeby wspomóc Gruzję i jednym z takich działań był konwój humanitarny, który dotarł w grudniu 2008 roku do Gori, do miasta, które tak było atakowane przez Rosjan w czasie wojny. Na dwa dni przed świętami Bożego Narodzenia do Gori, najbardziej zniszczonego miasta położonego na wschodzie kraju, dojechał konwój z 30 tonami najpotrzebniejszych produktów. Głównym sponsorem pomocy dla Gruzinów były kasy kredytowe, w tym kasa Stefczyka. Sandra Elizabeth Rolofs aktywnie działa w założonej przez siebie fundacji charytatywnej, zajmującej się pomocą rodzinom wielodzietnym i żyjącym poniżej granicy ubóstwa. W ramach akcji promującej historię idealistki była już m.in. w Warszawie, Krakowie i Lublinie, a odwiedzi jeszcze Wrocław, Katowice i Łódź. Całkowity dochód ze sprzedaży książki zostanie przeznaczony na działalność charytatywną. Sponsorem głównym wydarzenia jest Fundacja imienia Franciszka Stefczyka.